Jest niedziela, piąta. To jest podobno bardzo ważne i mamy o tym powiedzieć. Bardzo ważna piąta w niedziela wieczorem i zapraszamy na nowe Revitoritory, w którym będzie dużo różnych dziwnych rzeczy. Po pierwsze, okaże się, że o grach. Jest dużo gier, które wyglądają na fajne, ale nie polecamy ich. Po drugie, polecamy też takie gry, które nie wyglądają w ogóle. A po trzecie, będzie też o lokalnym patriotyzmie, których my jesteśmy mistrzami. A Tadeusz pokaże swoje prawdziwe... niepolskie oblicze. Bo ja wiesz, ja się zajmuję zestrzeliwaniem samolotów i w ogóle. Pociągów wysadzaniem. Zapraszamy. EA Sports. Active. It's in the room. Teraz. Bo teraz to się gra w EA Sports. Active. W domu. I możesz sobie pomachać. Gra dla żony. To jest dokładnie to chciałem powiedzieć. To nie jest gra dla was. Za dużo razem pracujemy, bo już wiem, o czym myślisz. Ja jestem w twojej głowie, a ty w mojej. Gośka ma jakieś ten, to niech do mnie dzwoni. Ja będę mówił, co ty myślisz. Tak, to dokładnie. Bo właściwie to możesz ty zacząć z nią rozmawiać. Dobra. W czasie, kiedy ona będzie uprawiała sport w EA Sports. Płynnie nawiązujesz. No więc jest to gra na lotnika. Znaczy to nie jest lotnika. Gra. Dobra. To jest program jest treningowy, udający program grę. Program udający grę. W skład programu treningowego wchodzi... Co ty mi takie na ty co takie, się zakłada to, takie? Armbands. Armbandzy, które szczytują ruch z człowieka zupełnie jak Kinect oraz Move. Tak. I pozwalają na ustalenie tętna, temperatury odbytu oraz co tam jeszcze? Za pomocą takiej reczki. Mają taki specjalny mały wizernik, który można sobie... Ten, później trzeba... No, nieważne, nie idźmy tam, gdzie nikt jeszcze dotąd nie doszedł. W każdym razie jest to program treningowy wymyślony po to, żeby jak ktoś jest takim nerdem jak my i nie zamierza wychodzić z domu, bo gra w kataklizm... Lub jest zimno po prostu. Lub jest zimno, lub po prostu dlatego, że na dworze nie jest bezpiecznie i... Wszystko chcecie zabić naprawdę. Naprawdę. A jak wiemy, pistolety ludzie. Nie zabijają ludzi, a magiczne rakiety, tak? No, pistolety nie zabijają ludzi, ludzie zabijają pistolety. Bo to było guns don't kill people, magic missiles do. O, bardzo słusznie. No więc właśnie wszyscy, którzy tak twierdzą i tak uważają i tym się kierują w życiu, jeżeli chcą się poruszać, to mogą zagrać w EA Sports. Active. Tak. Tam jest mnóstwo ćwiczeń do wykonania. Wszystko polega na tym, że umowne ludziki bardzo brzydkie biegają po umownych, bardzo brzydkich tłach. I na bardzo brzydkich tłach stoją, kucają, machają rękami. Jeżdżą na rowerze, skaczą przez płotki, zbiegają z górek, robią biegają. Skłony, ciągną gumę. Tam się ciągnie gumę. Ale robią dużo różnych niesmacznych rzeczy. No i teraz pytanie. Kim trzeba być, żeby tę grę kupić? Amerykaninem. Ej, weź, tutaj teraz zajechało. Grubym Amerykaninem. Troszeczkę tutaj naszych przyjaciół uraziłeś. Powiem ci tak, mnie najbardziej rozkładają spoty reklamowe w ogóle wszystkich tych gier fitnessowych. Bo na tych wszystkich spotach widać pięknych, młodych, świetnie zbudowanych ludzi. Którzy wszelkich byli grubi ras, i brzydcy, płci, póki nie zaczęli w to oczywiście ćwiczyć, bo oni zawsze tacy nie byli, Tadeusz. Ach, czyli oni wcześniej jeszcze, zanim włączyli kamerę, to on był taki gruby Amerykanin. Gruby, a przez to nieszczęśliwy, dodajmy. A szczupły znaczy szczęśliwy i wszystko mu się w życiu układa. I zaczął w to ćwiczyć po przerobieniu wszystkich... Stał się wszystkich, przystojnym murzynem. Wszystkich tyle zakupów, które tam różnych takich tutaj zwieraczy i tych... Tych wytrząsarek takich, rurek tak, i tak dalej. Tych, takich, to tam to już mu się znudziło albo zepsuło, albo robi to wszystko naraz w ogóle po całych dniach. I jeszcze do tego teraz doszło mu to, że może sobie pociągnąć gumę. Tak, i sprawdzić, jakie ma przy tym tętno oraz temperaturę. Tak, oczywiście. No dobra. Nie ma tego nawet. Więc możemy teraz dokonywać w ogóle podziałów gier na te, które nadają się do EA na PSP, EA Sports Active, Active 2, albo na te, które się nie nadają do EA Sports Active 2. I tak będziemy dalej robić. W związku z tym, ze względu na to, że można w to grać, grając w różne inne gry, daję mu temu bardzo wysoką ocenę.
Ja wiem, z 5 dla osób, które mają absolutnie w nosie ruszanie się oraz 10 dla wszystkich e-sportowców, wirtualnych sportowców. Przepraszam, nie chciałem was prawdziwie e-sportowcy obrazić, nie macie z tym nic. Wirtualnych sportowców. Wirtualnych. A szczegółowe oceny na www.hyper.pl, gdzie można zawsze znaleźć ciekawe zdjęcia z ostatnich libacji. Możecie tam powiedz teraz wirtualnie. Naszego reżysera i producenta. Ach, wspomnienia. Co? O czym teraz wspominam? O NBA Jam wspominam. Jak byłem mały, czyli 10 lat temu i miałem 20 tysięcy lat podmorskiej żeglugi. Ty jesteś tak stary. Jestem tak stary. Jesteś winny Mojżeszowi 5 Chciałem powiedzieć, złotych. Że właśnie obchodzę 15-lecie pracy. A? Zawodowej? No. To powinieneś dostać od kierownika zakładu rajstopu i mydło. NBA Jam. Albo deskę do Shredda. Oho, Prince. Wiem, odwodniłeś się w sposób niekontrolowany. I NBA Jam to była taka gra bardzo dawno temu, która polegała na tym, że nie była koszykówką, tylko była grą zręcznościową udającą koszykówkę, w której postacie miały duże główki. I teraz jest tak samo. Dokładnie. I to właściwie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten tytuł. Dziękuję. Bardzo nam było miło. Tak samo jak było to zabawne kiedyś, tak samo jest to zabawne w HD. No dobrze, no tak, no bo to są zabawne gry, bo to są gry zręcznościowe. Jest fura takich tytułów, które udają różne rzeczy. Mm. Na przykład piłek nożnych, tak. NHL Arcade. Tak. Wtedy była cała taka seria gier arcade, właśnie też było NBA, zdaje się, że arcade, na pewno było NHL arcade. Czego najsilniej przetrwały tylko wyścigi arcade'owe, a cała reszta tam z rzadka się coś wychyla. I NBA jest właśnie takie fajne. Dużo frajdy daje, nabija się kombosy, nabija się specjale, płonąca piłka, duże głowy czterech zawodników. Tam jest tylko na boisku, w związku z tym nie tłok nie za duży, bo te głowy by za dużo miejsca zajmowały. Ale w ogóle czterech, tak warto zaznaczyć. Nie po jednej stronie, tak, bo wtedy w ogóle to by nie miało żadnego dwóch sensu. Na dwóch. Są z prawdziwych drużyn, prawdziwi gracze, ale oczywiście nie wszyscy do wyboru, tylko jacyś tam predefiniowani. Więc w ogóle no, można pocisnąć srodze i jest wesoło. Z racji tego, że jest ich czterech, bardzo łatwo się w to gra w cztery osoby, co jest wyjątkowo fajne, bo o ile moim zdaniem granie w FIFA w kilka osób, tam jest możliwość, teraz to zdaje się, że już można tak zrobić, że prawie każdy gra innym zawodnikiem, co jest moim zdaniem absolutnie bezsensowne, ponieważ spędzasz wtedy głównie czas na tym, żeby tak jak ja, jak grałem w piłkę, że chłopaki, podajcie do mnie, chłopaki, podajcie, to tutaj tego nie ma, tego problemu, bo tutaj cały czas jesteśmy w akcji, bo cały czas sobie tą piłeczkę podajemy, prawda, podajemy. Tak, można grać faktycznie. Masz, łap, oj. O, tak samo. No właśnie. I to jest też gra, o której warto powiedzieć, że ona nic nie ma wspólnego z koszykówką. Znaczy ma, bo oni biegają i rzucają do kosza. Ale tak naprawdę jak ktoś powie, że nie lubi koszykówki, to nie ma żadnego związku z tym, co się w tej grze dzieje. Bo to tak naprawdę to chodzi o pewien sposób rozgrywki, który tam jest. Taki śmieszny, żeby ta piłka wpadała, żeby się nie trzeba było namęczyć, żeby ona się paliła, żeby były kombosy, żeby postać wylatowała wysoko. Naprawdę każdy obkmini. I można sobie kupę fanu, że tak powiem, pojedynkując się z innym człowiekiem uzyskać. I ja w ogóle po duelu Tak, bo tam są takie minigry, że trzeba z określonych miejsc, punkty się zbiera, bonusy, jeden na jeden, no takie różne rzeczy. Ja w ogóle zauważyłem, jak sobie kiedyś dzieliłem graczy na różne tego, to miałem taki moment, kiedy uznałem, że są tacy ludzie, robiłeś systematykę graczy według Miłosza Brzezińskiego? No nie robiłem tego, ale tak mi przyszło do głowy, że są tacy gracze, którzy lubią grać przeciwko sobie, są tacy gracze, którzy lubią na przykład też grać przeciwko komputerowi w ogóle. Tacy gracze, którzy bardzo nie lubią, kiedy komputer informuje cały świat o tym, że są słabi. Hej, autolog! Hej. I są też tacy gracze, którzy lubią grać ze sobą przeciwko komputerowi. Ja jestem właśnie tą trzecią grupą graczy, ale wiem, że... Jesteś klasycznym przedstawicielem PvE w odróżnieniu od PvP. Tak. I no tak, można tak powiedzieć. A ponieważ zaczynałem od PvP, bardzo długo player grałem. Player. Tak, to bardzo. A mnie to już nie kręci po prostu. Nie więc dlatego, woli teraz że nie player versus environment. Tak, wolę tak rozkminiać, o co chodzi w Matrixie i szukać sposobu, żeby to pokonać. O, żeby to go eksploatować tego Matrixa. Tak. Czyli właściwie to jest player versus designer. Coś w tym jest. Bo to on tak zrobił. No. No i ta gra jest player versus player po prostu i można PvE też z niej zrobić, ale tak naprawdę to jest dla miłośników, którzy lubią się z kimś popojedynkować, żeby obie osoby miały zajęcie i żeby nie było za dużo trzeba rozkminiać, a już na pewno nie zasad koszykówki, podań, różnych innych rzeczy, bo to się wszystko samo dzieje. To może podsumujmy jakoś. Podsumowując, oceniam tę grę na 10 gloków na 10. A ty? Ja na 7 kreczmara i 874 tysięczne. Na 5. Czyli że ona jest lepsza niż
Nie. Na 11,5. Na 11,5. A tak naprawdę dajemy im 8 na 10, ponieważ nam się podobała. Lubimy bezstresowe gry zręcznościowe. 8 Mideuszów na 10. 8 Mideuszów. Dobra ocena. Teraz wprowadzamy taką skalę ocen. 8 Mideuszów. Nie? Ja się zastanawiam, ile jeszcze rzeczy działo się dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Skoro w tym samym momencie, czekaj, aż wyjdzie stwór, to pomiędzy jednym a drugim jeszcze był jakiś bohater, o którym wszyscy zapomnieli. On przemierzał wielokrotnie i zmagał się, i żeby nie on, to coś tam. I on był u Jody. U Jody był stary. Wszędzie ile był. Razy nie. Dziennie do Jody ktoś przychodził? W ogóle, aż tak mówisz tak, kurna, Joda, 900 lat pojechał, żyje. Pojechał do takiej jaskini się wyprowadza. Pojechał na to Dagobah. Chwilę, proszę, chyba jestem Jedi. Weź, odejdź. Odejdź, przepraszam. Weź, próbuję medytować. Czy pana, czy mógłby pan trenować? Słuchajcie, Star Wars Force Unleashed 2 jest tak, no, to jest taki God of War w realiach tak, Gwiezdnych Wojen, tak, tylko gorszy. Tylko no, gorszy pod każdym gorszy względem. Gorszy God of War, Star Warsów. Tutaj, jeżeli możemy powiedzieć, nie, no dobra, to jest wszystko średnie, a niektóre rzeczy są słabe. O tak. Ale jest też parę fajnych rzeczy. Znaczy, to jest kolejna taka. Tak. Mi się podobał system i w pierwszym, i w drugim. Starzejesz się... chyba wtedy już, bo ci się takie rzeczy już podobają. 20 tysięcy mil podwodnego wieku mam, więc już czas, żeby mi się podobały różne dziwne rzeczy. No dobra, no nie, to próbuj. To jest gra, która zasadza się tak naprawdę na tym, że ktoś się bawi systemem walki, Matrix. Tak? No, tak. Tym, że masz wmontowane w to dwa takie engine'y, które kupne, które się ze sobą kombują. Czyli Euforia, która zajmuje się inteligencją sztuczną lub też jej brakiem przeciwników, oraz Havok, który zajmuje się fizyką. Konkretnie tym drugim u nas, tym brakiem inteligencji. Brakiem inteligencji przedmiotów, ale one zwykle jako przedmioty martwe są dosyć głupie. W każdym razie połączenie tych dwóch engine'ów sprawia, że zabawa fizyką i rzucaniem ludźmi w Star Wars Force Unleashed 2 jest świetna. Za każdym razem ta sama. No więc właśnie, to jest problem, ponieważ po pierwszej godzinie gry tak naprawdę już się wszystko widziało. Tak, na pierwszej godzinie to jest erekcja po prostu taka, że się rysuje sufit. On ma dwa miecze świetle, czy dwa razy więcej nie, niż w ogóle on tam ich nabija, odcina, tu kadzenka, objazd kamery, eksplozja flaków. Lecz już półtorej godziny później. Eksplozja, ta sama animacja. Dwie godziny później. Już nie mówiąc o tym, że pod koniec gry wraca się w dokładnie te same lokacje, gdzie są dokładnie te same, że tak powiem, NPC, moby, jak to tam nazwać, które żyją mocniejsze. Tak, żyją pomimo tego, że zostały wcześniej zabite, są troszkę mocniejsze i w ogóle wszystko jest tak samo. Iberium ma nieskończone moce przerobowe. Tak, moim zdaniem czepiasz się szczegółów. W każdym razie dla osób, które czują potrzebę pobycia Jedi, no to, bo nie są tak jak my. Bo nie są tak jak my, no to tak naprawdę mają mały wybór. Mogą zagrać albo Star Wars Unleashed 1, Force Unleashed 1, albo Star Wars Force Unleashed 2. Ja osobiście, jak miał coś komuś polecać, to zastanowiłbym się nad wygrzebaniem na Allegro czy jakimś innym serwisie randkowym starej wersji Star Wars The Force Unleashed 1, które będzie pewnie teraz kosztowało jakieś 50 zł czy coś takiego używane. I tak naprawdę dostanie to samo, co ma w dwójce. Minus jeden miecz świetlny. No na pewno się nie opylę jakoś inwestować za specjalnie w ten tytuł w tym momencie, bo jest drogi i nie jest jakiś taki wyjątkowy, a jedynka podobna. I a wiesz, że jedynka jest jedną z najlepiej sprzedających się gier o Gwiezdnych Wojnach w historii i zarobiła kupę kasy. Więc można ją jeszcze dołożyć do sakiewki. Tak, a my jej dajemy tymczasem 6 na 10. A tak naprawdę to zobaczcie na hyper.pl, bo tam będzie taka prawdziwa ocena. 6 na 10. True score. 6 na 10. Czy to mind trick? Nowa gierka jest do wzięcia o przygodach z Persji Księcia. Ślicznie żeś to wymyślił. Jeszcze zapomniałeś o tym, że jest o przygodach z Persji Księcia w wysokiej rozdzielczości. Rozumiem. Każdy lubi tak jak chce, a najlepiej grać w HD. Kurczę. Prawie się zrymowało. No, Lera, może wydamy kiedyś tomik wierszy twoich. Tomik wierszy moich. Rozumiem. Bo ja nie mam pomysłu na wiersze. Ja mam pomysły na to, żeby oceniać gry.
I muszę powiedzieć, że po tym jak miałem serwowane kolejne słabe części Prince'ów, czyli Prince of Persia oraz Prince of Persia, natomiast w odróżnieniu od nich oryginalna trylogia jest, krótko mówiąc, zajebista. Tak? A nie? Moim zdaniem jest mega zajebista. Więc ja chciałem powiedzieć, że moja pierwsza myśl po zobaczeniu HD była taka, że... Znaczy moja pierwsza myśl już dawno, po ostatnim Prince of Persia, nie mylić z Prince of Persia, że ta seria już się nie dźwignie. Że oni już nie wiedzą, co z tą grą zrobić w ogóle i że póki nie będzie jakiejś rewolucyjnej historii, może nie na miarę Harry'ego Pottera Guild Warsowego, czy nie, Gears of Warowego, to z tego nic nie wyciśnie. I oni postanowili, że jednak wrócą do tych korzeni i przypomną, co jest fajne i zrobili wersję HD. No i bardzo dobrze, bo tamte gry są znacznie lepsze, a te późniejsze po prostu... No, są znacznie gorsze. Są znacznie gorsze. Można pograć 3 levely. Ja to sobie zawsze, jak gram w gry, to jednak biorę poprawkę na to, że grę dostałem do wypróbowania, że jej pewnie nie będę kupował. No i tak sobie myślę, że lubię Prince of Persia, bym sobie tak usiadł i gram sobie, gram. I po 3 levelach już czuję, że mnie w ogóle nie interesuje. No przecież mnie już od 1,5 levelu nie interesuje. A teraz mówisz o tych nowych. Tak, ale sobie dokładam. A te stare to są takie, które jest się jakby ciekawe, co tam się dalej wydarzy. Znaczy, i dostaje się 3 tytuły, one są ładniej i uważam, że to jest świetny pomysł. Znaczy przede wszystkim w odróżnieniu od tych nowych, znaczy dobra, jeszcze Prince of Persia, ten taki totalnie animkowy i kolorowy, miał jak cię mogę historię. Znaczy tam było parę fajnych zwrotów akcji, był dosyć wyraźny i fajny bohater, i fajna laska za nim biegała. Natomiast, Elika była spokojna. No dobra, niech sobie ma. Natomiast w porównaniu z oryginalnymi Prince'ami, w których widać ten rozwój, jak on się robi, coraz mroczniejszy, najpierw jest takim babidamkiem i chłopaczkiem pastelowym, a potem się zamienia w tego mrocznego wojownika, który ma to swoje drugie ja, które strzela łańcuchami. Nie, mi się to strasznie podobało. Podobało mi się to w oryginale. Z radością skończyłem wszystkie części, kiedy były. I bardzo żałowałem, ponieważ akurat ja miałem je w jakiejś tam wersji kolekcjonerskiej na PC-cie i próbowałem je odpalić na PC-cie i mi się to zupełnie nie udało, ponieważ się wywalało przy wszystkich możliwych okazjach. Tak się dowiedziałem, że teraz w wersji na konsolę, gdzie się tylko za wciśnięciem płytki odpala wszystko i wszystko bangla. Tak, dokładnie. No to jest dobry pomysł. No to się ucieszyłem bardzo. No tak. Historia fajna, graficznie nie zestarzał się aż tak strasznie. Nie wiem, co cię tak do tej historii ciągnie, bo to akurat nie jest taki tytuł, w którym historia była jakaś wyjątkowa. Nie, w jedynce była rozkoszna. W związku z tym dajemy grom Prince of Persia, które wyszły w HD. Ja im daję ode mnie 9, ponieważ zawsze się byłem namiętnym graczem Prince of Persia. Ja wiem, ty oceniasz mnie i tak naprawdę zasługuje to cały ten pakiet na 8/10. Ale jeżeli ktoś jest fanem Prince of Persia i... Co? Dobrze, no mów. Jeżeli ktoś jest fanem Prince of... Nienawidzę cię. Bardzo jest znoszące. Jeżeli ktoś jest fanem Prince of Persia, to moim zdaniem będzie się bawił równie dobrze, co bawił się kiedyś i teraz będzie mógł to robić w HD. Super. A ja chciałem powiedzieć, że jest to jedna z nielicznych tytułów w dzisiejszym programie, jeden z nielicznych tytułów, który przekracza dla mnie granicę kupowalności. Znaczy ten mógłbym kupić. O proszę. I co? Nie rzuć im ziemi, skąd nasz gwóźdź? Gwóźdź. Ja to mam problem z tym Nailedem, bo tak, ja bardzo lubię gry o kładach. Bardzo lubię gry wyścigowe i bardzo mi się nie podobał Nailed. Znaczy może nie bardzo, ale dość mi się nie podobał. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jakiś szaleniec wpadł na pomysł, żeby całą tę grę wrzucić w tak zwanego fish lensa, czyli rybie oko. I ona jest tak... Tak głupio to wygląda, taka jest wyciągnięta, ten kład jest taki nieproporcjonalny. Jak się jedzie, bo tam się cały czas jedzie góra, dół, to ci się tak rozciąga wszystko na tych krawędziach. Wygląda, wkurza mnie to po prostu niemiłosiernie. Tak, no. A oprócz tego, jakbyśmy tak wyłączyli, to nie podoba mi się nie fizyka. Ma tego. Nie podoba mi się zupełnie fizyka, bo jest gumowa. Podobała mi się bardzo fizyka w mojej ulubionej grze o kładach, czyli w Piór. I będę porównywał Nailda do Piura, zwłaszcza, że ma bardzo podobną okładkę i też... No ale tam są tutaj, zobacz, jakie tutaj są te tory do jeżdżenia. No ona musi... Tory są bajeras. Niczym byś nie przejechał, jakby nie było takiego... Dlaczego? Nie, a ty nie... Dobrze, ale może być fizyka zręcznościowa, taka, żeby była ale jednocześnie... Ale jednocześnie mogłaby mieć też coś w sobie. A tutaj nie ma nic. Ale ten kład za... To może zakończmy w ten sposób ten materiał. Ocena jest bo na bo. Bom.
kończymy? Naprawdę? Nie. Nie, jeszcze musimy coś powiedzieć. Nie, mnie ale żeśmy tak... Podoba. Nie tylko dlatego, że to jest polska gra i bom, ale tak teraz ja, jakby ty tego nie robisz, ja muszę sobie sam dodawać. Bom. O. Ale też dlatego, że tory są fajnie, zrobione rozrywkowo, jest hardkorowa muza, wreszcie nie ma... Nie podoba mi się, że zupełnie mnie nie przekreśliła. To mnie denerwuje, mi w ogóle nie pasuje, nie lubię tego żadnych... Ale w filmikach z gier, które oglądam na YouTubie, tutaj są fajne kawałki, zresztą fajne, zlicencjonowane i w ogóle wszystko jest... No właśnie obcykane. Takie te licencje są moim zdaniem miałkie dosyć, nie ma tam tak totalnie już pasuje. I nie ma The Antwoord, to jest moim ostatnio ulubiony zespół. Podciągnięte do takiej, poza tę granicę, gdzie to już jest normalne. Znowu się po prostu wyskakuje. No tak, jedzie się po dachu, wskakuje w ogóle, tam wybucha. I można customizować pewne gra, wszystko ma tak jak trzeba. Ja nie wiem, co ty się czepiasz. Ja wiem, bo ty Polak, Polaka w tym polskim piekle będziesz uciskał. Tak, i to dlatego. Jakby to była amerykańska gra. I dlatego Call of Juarez Bond and Blood jakby dałem to była amerykańska gra. 9 na 10. Bo jest o Meksykanach, nie chciałeś obrażać Amerykanów. A tu jest okładak. To dlatego rozszyfrowałeś mnie. Ale to też się dzieje, nie dzieje się w Polsce. I też jest to Tadeusz jest wstrętny, powinien ci zabrać paszport. Antypolakiem. Jestem apolakiem. Apolakiem. Nienawidzę. I to dlatego, że nienawidzę Wrocławia. Dla wszystkich. Bo jestem z Warszawy. Którzy Polska, bardzo lubię Wrocław, tylko Polska. Polska gra bardzo Polska. Dobra. Fiszlęcy. Polska. Super, bardzo mi się podoba to rozciągnięcie. Zupełnie mi się to nie podoba. Bardzo mi się podobają te tory. Bardzo tory mi się ta bardzo robota podoba. Fizyka ze ścieżką dźwiękową. Super. I uważam, że tej grze przynajmniej dobrze. Jeżeli ci się nie podoba, to musimy trochę opuścić, żeby było uczciwie. No to dajmy jej 9. Nie, no sorry, ale moim zdaniem ona więcej niż na 7 na 10 to nie zasługuje. Dobra, to 7,5. Ten materiał mogę zacząć tylko jednym moim ulubionym hasłem związanym z każdą grą traktującą o kowboja. Howdy, partners! A to jest też gra traktująca o zombiakach. Teraz jest howdy, partners! Więc zacznijmy od tego, że wyjątkowo tematem numeru nie jest gra jako gra, ale DLC. Ale ponieważ Rockstar przyzwyczaił nas do tego, że ich DLC są takie same jak całe gry, i zwykle są nawet większe niż inne gry, które są całymi grami, to uważamy, że zasługuje ten tytuł absolutnie na to, żeby zrobić z niego temat numeru. Zwłaszcza, że jest to wyjątkowo dobre DLC. Tak. I jest to kolejny doskonały Red Dead Redemption. Dla wszystkich, którzy nie mieli dość Red Dead Redemption po skończeniu Red Dead Redemption, chociaż ciężko było mieć nie dość Red Dead Redemption po skończeniu Red Dead Redemption, zwłaszcza, że była to gra gigantyczna w swoich monstrualnych rozmiarach. Więc dla wszystkich, którzy nie mieli dość, teraz mamy dodatek, który jest dosyć zaskakującym dodatkiem. Ja szczerze mówiąc bardziej się spodziewałem, że będzie jakaś historia i bardziej mnie najbardziej tam się ucieszył, gdyby była to na przykład historia Johna Marstona, kiedy jeszcze nie był... Johnem Marstonem. Kiedy jeszcze nie robił Redemption. Kiedy jeszcze miał się... Kiedy właśnie jakby... przed odkupieniem, no nie. Kiedy czynił te rzeczy, za które później się odkupił. Nie, ona jest obok. Nie, to jest zupełnie obok. Historia jest alternatywna i zaczyna się w momencie, w którym jeszcze nie skończyło się Red Dead Redemption. Tak, nie skończyło się. Ona się dzieje w trakcie. Ona musi być alternatywna, ponieważ pojawiają się zombiaki, zombale. Zombalone. I zombale, no jak się pojawiają, Zamboni. To wiadomo, nie pozostawiają cudzych aort obojętnymi. Zaczynając od rodziny Marstona, Johna. Poszukują pożywienia, by pozyskać je ze środowiska. No i wtedy się do nich strzela. Zombale wprowadza... Dla mnie to DLC jest absolutnym potwierdzeniem tego, że ci koleś są po prostu geniuszami. Oni robią, po prostu mówią tak, zrobimy dodatek o zombiakach do Red Dead Redemption. O kurna, ale się namęczyli, nie? A potem wypuszczają dodatek i dodatek jest po prostu super, on jest ultramiodny. To jest taki kataklizm tylko dla Red Deada, bo generalnie rzecz biorąc historia jest taka, że zmienia się cały świat, prawda? Cały świat nagle zostaje zamieniony w świat pełen zombie. Tak. Zupełnie zmienia się mechanika rozgrywki, która jak wiecie wcześniej polegała na tym, że się chowało za kamieniami, strzelało się do wszystkiego i tam
cały czas po prostu kupowałeś jakieś nowe broń. Tutaj tego w ogóle nie ma. Tutaj są hordy zombie, które bez przerwy na nas polują. W momencie, w którym się zsiądzie z konia, nawiązując, można mieć konia takiego jak... Nie przymierzając z Warcrafta, płonącego. Można mieć konia, takiego zombiakowego konia. Który nie ma szyi. Ale jemu się też stamina nie wyczerpuje. Tak, on może jechać cały czas się, na pełnym galopie. Ale też się buntuje na przykład. Biec gdzieś w ale on jest ważny ten, że mu się stamina nie wyczerpuje, bo już nie ma takiego łatwego podróżowania. Bo wiesz, że niektóre miasta są zajęte przez zombie, albo drugi jest kłopot z podróżowaniem z kampów. Więc większość czasu i tak się na tym koniu spędza. I teraz numer polega na tym, że w momencie, w którym zsiądziecie z konia, to natychmiast z wszystkich stron zaczynają zasuwać zombie. I co by było oczywiście proste, no bo co się robi z zombie? Zombie się strzela. Szczela się w łeb. Ale w sensie jest to jedyny sposób, żeby zombie zabić na stałe, to jest szczalić mu w łeb, bo inaczej wstanie. I teraz cały numer polega na tym. W nogi, bo wtedy już nie wstanie. Że w tej grze cały czas nie masz czym szczelać. Nie ponieważ masz. Pociski są nową walutą. Pociski to są nowe dolary. Tak jak biały jest nowym czarnym, czy też czarny jest nowym białym, to tutaj pociski są nowym złotem. Chodzi ci o polskich murzynów białych? Nie, chodziło mi raczej o modę, wiesz, takie nawiązanie, że coś tam jest. Chciałeś nawiązać do tego, że my tak ciężko pracujemy za jakąś symboliczną opłatą i chciałeś Michałowi dopiec w ten sposób. Zawsze staram się znaleźć jakiś moment, mogę dopiec Michałowi. Dobra. Ponieważ bardzo go szanuję i uważam, że jest zbyt... Oczywiście. Nieważne, ważne, że płaci się nabojami, nic dziwnego, no bo można. Ale znaczy nie płaci się, tylko raczej się jest... Ich szuka wszędzie i za to dostaje się je za wykonywanie różnych rzeczy, tak. W każdym razie, znaczy nam płacą dolara, nam nabojami. Płacą a chciałem powiedzieć o tej wodzie święconej, o reszcie rzeczy. Bo też mamy, są nowe bronie święcone i tak dalej, bo to działa na tamtych zombali, bo są zombale, które są takie zombale nie wampiryczne, a te są takie zombale, że one są szatańskim pomiotem, w związku z tym ta woda na nie działa i tam dużo różnych opcji się w ten sposób pojawia, czego nie było do tej pory oczywiście, więc jest to jakby kolejna sprawa. Tak jak w Left 4 Dead są też różne typy zombali. Są zombale, które żygają, są zombale, które bardzo szybko biegają. Takie tankowe zombale wielkie, tak, zombale więc, grube. Więc trzeba się wykazywać strategią i taktyką, rozmyślą, aby te zombale... No fajne wysypać. To jest, bardzo mi się to spodobało i historia jest ciekawa. Bardzo fajnie jest zrobiony sam sandbox. Czyli tak jakby to, czego brakowało troszeczkę w Red Deadzie, który był bardzo liniową grą, nie sandboxową tak naprawdę, tak, znaczy był sandboxem oczywiście, ale nie miał tego, tej tak zwanej metagry, tak? Czyli tego takiego, że możesz sobie coś robić i w tym świecie się tam zdobywa, jakiś tam przejmuje coś, później się odbija. I tam się jakiś... Nie, to tu jest właśnie, tutaj jest te zombale walczą o swoje. Trzeba walczyć o miasta, jak się miasto zdobędzie, to wtedy można się z niego transportować, ale zombale mogą to miasto odbić z powrotem. Więc jest cała masa właśnie takich akcji, takich właśnie takiej nadbudowy na grze. Jest prześmieszny scenariusz, bo mimo tego, że świat jest zombifikowany, to jest też pełen tego klasycznego rockstarowego humoru. Rozmowy są tam takie, że będziecie naprawdę płakać ze śmiechu. Tak, bo tam w ogóle oni się zabijają. Rodziny się kłócą, żona z mężem. Na początku tam próbują się ratować, oczywiście nawet jak już ktoś się w tego zombiaka zamienił, tylko tam przywiązują, próbują z nim rozmawiać. Seth gra w kartę z jakimś zombiakiem, też jeżeli ktokolwiek pamięta Setha z oryginalnego Red Dead Redemption. Fura takich tego różnych to nie dziwi. Muszę powiedzieć tak, ja byłem zachwycony dwoma poprzednimi dodatkami do Grand Theft Auto, czyli The Lost and Redempt oraz Ballad of Gay Tony. I jestem tak samo zachwycony tym dodatkiem, który jest jednym z najlepszych DLC w historii chyba w ogóle. W ogóle ever, dla mnie jest na pewno. Nawet już tak po prostu, tak? Tak, just. Więc uważam, że zasługuje on przynajmniej na 9 na 10. I dajałem mu do 10 na 10, gdyż jest tani i na tą jakość, za tę cenę to... Ma jabolową jakość, jest dobry i tani, w związku z czym dostaje zasłużony 10 na 10, tak? Tak. Niech mu będzie. I kończy się piąta niedziela, co ponoć jest bardzo ważne i każą nam o tym powtarzać. Miejmy nadzieję, że niedługo będą ferie i wszyscy się tak trochę poprzeziębiają, że nie będą mogli nigdzie wyjechać, tylko będą mogli cały czas grać. Oj, właśnie to jest na przykład najlepsze usprawiedliwienie przed mamusiami i dziadkami. Żeby nie jechać na narty, w jakieś fajne miejsca ze znajomymi. Nie mogę uprawiać jej spot active. Muszę grać w Warcrafta. Tak, żeby cały czas można było siedzieć w dusznym pokoju na odkręconych kaloryferach i spokojnie doczekać do wiosny, kiedy dzień będzie dłuższy i dłużej nie trzeba będzie zapalać światła w pokoju, jak się gra. A potem będziecie wyglądać jak zombie. Bo jest zdrowiej grać przy świetle dziennym. Do zobaczenia. Papatki.